Cześć, z tej strony Michael, zapraszam Was na kolejny odcinek z kariery w F1-24. Przed nami Grand Prix Austrii na torze Red Bull Ring. Przed Waszymi oczyma ukazują się wyniki kwalifikacji do sprintu, bo to jest przecież weekend sprinterski i jak widzicie startujemy z trzeciego miejsca. Przed nami Lando, Norris i Max Verstappen. No i teraz już zobaczymy sobie pełne ustawienie na starcie do tego właśnie sprintu. Max Verstappen put in a fantastic lap yesterday and he'll start from pole position. And Lando Norris lines up alongside. Considering the rest of the grid, we have Oscar Piastri, Fernando Alonso, Hamilton, Leclerc, Russell, Perez, Sainz, Stroll, Gasly, Tsunoda, Bottas, Joe, Ocon, Albon, Hülkenberg, Sargent, Ricciardo, and Kevin Magnussen fills the last spot on the grid. And with preparations almost complete, let's head trackside for today's sprint. And alongside me today, former Formula One driver and former world champion too. See, told you I'll give you a big intro. Anthony Davidson, hello. Well, they say that the changes. Jak widzimy, warunki zapowiadają się na bardzo trudne. Dosyć intensywny ten opad, mamy założone deszczówki, no i taka pogoda ma być przez całą długość tego wyścigu. Troszkę lepiej ruszyliśmy od naszego partnera. I w jedynce spróbujemy go wyprzedzić i tak się właśnie dzieje po zewnętrznej. Udało się Lando wyprzedzić, no troszkę tutaj pojechałem poza torem. Verstappen utrzymuje prowadzenie. Znowu w tej jedynce, no za szeroko, wytraciliśmy trochę prędkości na tym. No i Lando przymierza się na pewno do ataku do zakrętu numer 3. Ale tutaj jednak nie atakuje nas. A teraz duży uślizg na wyjściu z tego zakrętu, przy przyspieszaniu tak naprawdę już na prostej. No i Lando z tego korzysta, ale my opóźniamy troszkę hamowanie. I obronimy się w czwórce. Oj, no teraz mały błąd, który kosztuje nas utratę pozycji. Wyprzedza nas Lando Norris. No jeszcze jakoś nie wyczułem zbytnio tych warunków. Ale z okrążenia na okrążenia jest coraz lepiej. Teraz po prostu się przydarzył taki błąd. Oczywiście jak najszybciej spróbujemy odzyskać to drugie miejsce. Znowu mieliśmy taki moment. Teraz bardzo dobrze wyjeżdżamy z jedynki. Na pewno zaatakujemy Lando. Używamy baterii, tryb wyprzedzania. Lando blokuje wewnętrzną i nawet dobrze, bo tu po zewnętrznej można ładnie wyprzedzić. Jest jeszcze lepsza trakcja, szczególnie w tych warunkach. Idziemy bok w bok. W ogóle rekord w pierwszym sektorze. Może uda się to okrążenie zrobić na najszybsze w tym sprincie.
conditions don't look like they're shifting, we're predicting at least 20 minutes of heavy rainfall. Verstappen poprawia najlepszy czas tego sprintu, ale my jeszcze lepsze okrążenie wykręciliśmy, mimo tego, że przecież walczyliśmy z Lando Norrisem. No i znowu się poprawiamy, najpierw Verstappen nas poprawił, teraz Nigo. No może warunki się po prostu zaczęły trochę poprawiać, mimo wszystko. Na to wygląda, no i ja też załapałem w końcu jakieś lepsze tempo, bo jak widzicie, odjechałem od Lando na bezpieczną przewagę i też trzymam się na taki sam dystans w miarę cały czas do Maxa. Jedziemy podobnym tempem. Tym razem już Max sobie zachowuje to najszybsze okrążenie. Mi tym razem nie udało się poprawić tego czasu. Ale oczywiście tutaj to nie ma żadnego znaczenia. Tutaj punktu za najszybsze okrążenie nie ma. No w tym miejscu było cięcie z racji tego, że wywaliło mi grę do pulpitu po prostu. Zminimalizowało mi grę i za każdym razem, gdy się tak dzieje, to mi force feedback ucieka w kierownicy. Także musiałem dokończyć to okrążenie już bez force feedbacku. Oczywiście fatalnie się tak jedzie i straciłem mnóstwo czasu, ale to żadnego znaczenia większego nie miało, bo i tak na tym drugim miejscu dojadę. Nad Lando miałem dużą przewagę, no i do Maxa też za dużo traciłem. A więc Verstappen wygrywa ten sprint, ja kończę na miejscu drugim, trzeci Lando. So with the sprint concluded, join us next time for qualifying. Teraz oczywiście wyniki tego sprintu. Oprócz nas z tej pierwszej trójki punktował jeszcze Alonso, Hamilton, Russell, Leclerc oraz Sergio Perez. Za moment zobaczymy klasyfikację kierowców. No, dużych zmian nie będzie aż takich. Max nam po prostu uciekł na jeden punkt więcej. Tutaj te różnice w punktach nie będą duże w sprincie. Ale no coś tam jednak zmieniają, każdy punkt się przecież liczy. W konstruktorce 16 punktów przed Red Bullem jesteśmy. No i za moment przejdziemy sobie już do wyniku kwalifikacji przed wyścigiem Grand Prix. I w tych oto kwalifikacjach zajmujemy pierwszy rząd Lando Norris. 63 tysięczne przed nami. Zajmujemy pierwszy rząd, Max Verstappen za nami na trzecim miejscu, ale stracił ponad 0,3 do nas, co jest bardzo dużą stratą jak na Red Bull Ring, bo jest to krótki tor i taka różnica jest naprawdę spora. Lando Norris put in a fantastic lap yesterday and he'll start from pole position. And Oscar Piastri completes the front row. As we continue through the rest of the grid today, we have Verstappen, Sainz, Perez, Leclerc, Russell, Fernando Alonso, Hamilton, Bottas, Gasly, Ricciardo,
Stroll, Tsunoda, Joe, Hülkenberg, Ocon, Albon, Magnussen, and Logan Sargeant. It's almost time for those five red lights to go out then. Let's see who can prevail today. And alongside me here today... Zawsze nam proponują odwrotną strategię, nie wiem czemu. My pojedziemy jednak tą prawidłową, tą główną powiedzmy, więc wystartujemy na pośrednich, później przejdziemy na twarde. Lando jedzie właśnie tą odwróconą strategią. I czy uda się ograć Lando w zakręcie numer 1? No, prawie się zrównaliśmy, teraz miał on lepsze przyspieszenie, ale jesteśmy tuż, tuż za nim. Łapiemy się w strudze powietrza za nim. Będzie atak w trójce. Ładnie zmieściłem się w torze i mamy lepsze wyjście teraz z tego zakrętu. Obejmujemy prowadzenie w Grand Prix Austrii. No dosyć szybko już powtóreczka wleciała. DRS is being enabled this lap. We can use DRS when you're within 1 second of the car ahead and in the DRS zone. Jest atak Lando Norrisa w zakręcie numer 4, ale trzymamy wewnętrzną, bez żadnego problemu się bronimy. Naciska na nas Lando, mimo że ma twardszą mieszankę, to próbuje wrócić szybko na prowadzenie. Russell has just put up the fastest lap of the race so far. No tutaj będzie bardzo ciężko uciec rywalom. Mamy trzy strefy DRS, jedna po drugiej. Taka jest charakterystyka tego toru. No i na ten DRS będziemy toczyć te wojenki. Między zakrętami 1 a 3 będę raczej te pozycje oddawał. I potem do czwórki będziemy mieli my DRS i powinniśmy odbijać prowadzenie i tak je utrzymywać. Taka jest strategia na ten wyścig. Tymczasem Max wyprzedza Lando. No wiemy, jakby pojedynek w Austrii się skończył. Może tutaj się to powtórzy. No i teraz tą samą strategię zastosujemy na Maxie. No Max troszkę szybciej nas wyprzedził, ale poudajemy tutaj, że chcieliśmy go atakować do wewnętrznej. On wewnętrzną blokuje, a my ładnie po szerokiej się napędzimy z dobrą trakcją. No i mamy DRS, jesteśmy przed Maxem i tak będziemy po prostu robić cały czas. Thank you.
No, tasują się tam za moimi plecami. No, ale jeszcze napędził ładnie Verstappen i nas wyprzedza w dosyć niespodziewanym miejscu. Jeszcze Lando się tutaj wciska. No, troszkę nam tutaj Lando przeszkodził. Na szczęście, no, aż tyle czasu do maksa nie straciliśmy. No i oczywiście mam tutaj ten DRS, te trzy strefy. I teraz też zaatakujemy dopiero Verstappena tak, żeby mieć DRS do zakrętu numer 4. I to się uda w tym momencie. No troszkę za szeroko tutaj. Miałem w głowie raczej, żeby wyjechać na równo z Maxem, a byliśmy całą długością samochodu za nim. Max tutaj troszkę po trawie w ogóle pojechał, a my za nim jechaliśmy jego linią, też tej trawy troszkę złapaliśmy. No teraz Maxa już do jedynki przepuścimy. I teraz może spróbujemy uciec. Oj, chyba troszkę za szybko się tutaj założyłem. Tam chyba do kontaktu musiało między nami dojść. Troszkę mało miejsca mi zostawiłem po tej wewnętrznej. Może teraz uda się uciec. Jak teraz Lando by jakoś z Maxem się zblokowali, to może by się udało na ponad sekundę, ale nie, to nie wyjdzie, bo już widzę. No nie jest tak łatwo tutaj uciec naprawdę, jak widzicie na minimapce, no cała stawka tak naprawdę jedzie w DRS-ie, prawie cała. Tam na końcu ten Williams chyba nie ma DRS-u, znaczy na pewno nie ma, a reszta chyba ma cała stawka. Znowu jesteśmy atakowani do zakrętu numer 1. Jeszcze Norris się tam wciska. No w trzech, w jedynkę chyba wjeżdżać nie będziemy. No musiałem tu uciec poza tor troszkę. Mamy gorsze wyjścia i tak mamy DRS tutaj w tym miejscu. No za nami się zaczyna robić kocioł. Lando walczy z Maxem. Sainz też się tam na to cały czas czai. Ale teraz nie mam tutaj DRS-u. Ma go Lando i czy nas nie zaatakuje czasami do czwórki. No, ma tutaj chrapkę, ale chyba nie da rady się tutaj zmieścić. Experience some understeer now that you're in the wake of the car ahead. Try to get past as soon as possible. Okay, be aware, the grip levels are going to start falling away soon.
approaching the pit window now, and you're going to be on hards next time. Okay, Oscar, tyres are running very hot, very hot. Please keep those tyre temps under control if you can. Znowu próbował do czwórki Lando, dobrze mu tam trochę zjechałem do wewnętrznej. Na pewno się zawahał i jednak no, nie zaatakował nas. No bo gdybym chyba jechał linią wyścigową normalną, to nie wiem, czy by się tam Lando na mnie wcisnął. Ale wciska nam się teraz Lando w zakręcie numer 9, nas wyprzedza. Ale mamy teraz dostępny DRS. Musimy uważać na Verstappena, troszkę z zaskoczenia mnie atakuje, nie spodziewałem się do końca. A tutaj wydaje się, że bez szans w jedynce. Utrzymujemy się przed Maxem i za moment pomyślimy o ataku na Lando. I wracamy na prowadzenie. No jeszcze nie, jednak jeszcze jedziemy bok w bok, ale do piątki będziemy mieli wewnętrzną, a więc to powinno się udać. No jednak nie, jednak Lando po szerokiej dał radę. Jednak jest przed nami. No ekscytująca jest ta walka o prowadzenie. Naprawdę ciekawie się ten wyścig zapowiada, zresztą większość wyścigów w Austrii jest ciekawa. I w rzeczywistości, i w grach szczególnie, bardzo dużo się tutaj dzieje. Na tym okrążeniu będziemy zjeżdżać do alei serwisowej, będziemy zmieniać opony na twarde. Także przydałoby się jeszcze Lando teraz wyprzedzić i spróbujemy do trójki. Nie spodziewa się tego dive-bomba Lando. A i doszło do delikatnego kontaktu między nami. Miał lepsze wyjście, był szerzej. Ale spróbujemy teraz do czwórki. Po zewnętrznej oczywiście. I założymy się na Lando tym razem. Tym razem się udało. Wracamy na prowadzenie. Box this lap. Keep an eye on your distance to the speed limit line as you approach and make sure you don't speed. Okay, don't worry about that target for now. Let's just focus on this pit stop. No mam spore obawy, że zostanie tutaj przyblokowani. Na szczęście nie, wyszło wręcz idealnie. Ale Max Verstappen tam bardzo dużo stracił, bo jest teraz za Lewisem Hamiltonem. That was our last stop. No more scheduled pit stops. Let's go. Reszta kierowców w alei serwisowej. Okay, wracamy na prowadzenie oczywiście teraz. Co tam się wydarzyło w tej alei serwisowej, że mamy Carlosa Sainza na drugim miejscu, Perez jest trzeci, później dwóch kierowców Mercedesa, no Lando to musiał strasznie zostać przyblokowany, no teraz Verstappen sobie z Rosem poradził, ale zresztą Lando musiał zostać potwornie zblokowany, chyba najbardziej, bo stracił naprawdę sporo, jest teraz na szóstym miejscu jak patrzę, na siódmym nawet. Car behind you's just come in for the hard tyres. Car behind running hard tyres.
I teraz wykręcamy najszybsze okrążenie wyścigu i powiększamy przewagę nad drugim Carlosem Sainzem. Za nami żółta flaga i z tego wyścigu odpada nam Fernando Alonso. No jak widzicie, mamy już naprawdę sporą i bezpieczną przewagę nad drugim już Sergio Perezem. Troszkę nam się tam tasowali i nadal się tasujemy, jak widzicie. Teraz Verstappen poradził sobie z Sainzem. No jednak jeszcze nie, cały czas walczą. Norris też się tam czai nam z tyłu. No Norris jedzie, przypominam, na pośredniej mieszance, jak widzicie. I jeszcze udało mu się zrobić najszybsze okrążenie. Verstappen przebił się na drugie miejsce teraz. No i zobaczymy, czy on czasami nie będzie w stanie nas dogonić, czy nas nie będzie niwelował tej straty czasami. No Max to chyba ma tam jednak najlepsze tempo z tej grupy, bo troszkę zaczęli się do nas zbliżać, ale to jest za duża strata na to, aby odrobić ją na 4 okrążenia. No i rozpoczynamy już ostatnie okrążenie Grand Prix Austrii. 5 sekund, ponad 5 sekund przed drugim Carlosem Sainzem, cały czas tam walczą, cały czas się tasowali. Max jest aktualnie trzeci, ale za chwilę pewnie będą jeszcze walczyć. Hamilton czwarty, Perez piąty, Lando spadł na szóste miejsce. Potem tam jest Leclerc i Russell, no oni odpadli z tej walki, bo zajęli się sobą. No i został nam ostatni zakręt, wyjeżdżamy na prostą start meta, wygrywamy Grand Prix Austrii, drugie miejsce dla Carlosa Sainza, a trzeci Max Verstappen. And it's the checkered flag for your Grand Prix race winner, Oscar Piastri. Well, they showed true grit out there today, Crofty. A steely determination not to be outdone by the rough circumstances, many points that came their way today. A job well done, not the easiest of days, but they walk away with a race victory. Our drivers are making their way out for the podium celebrations, and it's going to be McLaren picking up the winner's trophy. Congratulations to the entire team for that fantastic performance.
No i mamy wyniki tego wyścigu, tego weekendu. Wygrywamy drugi Sainz, trzeci Verstappen, później Hamilton, Perez, Norris z najszybszym okrążeniem, Leclerc, Russell, Tsunoda i Gasly. Tak wyglądała pierwsza dziesiątka tego wyścigu. Fernando Alonso jako jedyny tego wyścigu nie ukończył. Teraz klasyfikacja kierowców. Przechodzimy już tam właśnie. Cały czas na prowadzeniu Verstappen, ale odrabiamy. Tracimy do niego 29 punktów. Za nami Leclerc, który do Maxa traci 56 punktów. Lando do Leclerca dużo nie traci, bo tylko 11 punktów. Czterech kierowców dalej nie punktowało. Są to kierowcy Zaubera, Nico Hülkenberg oraz Logan Sargeant. No i za moment konstruktorka, tutaj znowu powiększyliśmy przewagę nad Red Bullem do 25 punktów. W tym odcinku to byłoby wszystko, jeżeli się spodobało, zostawcie łapkę w górę, zachęcam do zasubskrybowania kanału, zapraszam również do opisu, dziękuję za oglądanie, trzymajcie się, cześć!